white music. The white noise. That screwdriver, no remorse. Brutal attack. Et nous, on l'a jamais fait. Nous devons nous déplacer en France. On prend le type pour des connards. Et pour qu'on nous donne la place du jour. Pas à quoi. Dlaczego jesteś skinem? Bo nie lubię Marokańczyków. Wsiadłem do pociągu z moją dziewczyną. Był tam jakiś Marokańczyk. Patrzę na niego, on na mnie. On mówi, masz problem? A ja do niego, chcesz się bić? On mówi, tak, chcę. No to skoczyłem na niego. Nabił mi kilka guzów, ale ja mu też. Przywaliłem mu raz za mocno i złamałem sobie palec. Jaką muzykę lubisz? Naszą muzykę, ale najbardziej grupę Screwdriver. Czy w Niemczech jest wielu skinów? Więcej niż tutaj. Trudno policzyć. On na pewno jakieś 50 tysięcy. Wielu ludzi mówi, że Hitler nie miał racji. Ale to nieprawda. Bo Hitler osiągnął to, co zamierzał. Zrobił rasę aryjską. I miał za sobą wielką armię, która nie zdołała jednak wygrać wojny. Ja się wciągnęłam, bo moi przyjaciele są skinami. Kolegowałam się z nimi zawsze, interesują mnie ich idee, ruch, muzyka. Innych jednak szokują wasze nazistowskie pozdrowienia i podobne gesty. Czy tą prowokacją chcecie zamanifestować swoją obecność? Pozdrowienia nazistowskie? Mogę powiedzieć, że nigdy nie robiłam tego na ulicy. Robię ten gest na koncertach, bo tam jest naprawdę atmosfera, jest poczucie siły. To nawiązanie przede wszystkim do folkloru politycznego. Swastyka i podobne insygnia, w tym jest oczywiście rodzaj młodzieńczej prowokacji, ale to jednak budzi strach. To nie dotyczy wszystkich skinów, bo tylko niektórzy interesują się rzeczywiście polityką. Są aktywistami w organizacjach politycznych. No właśnie, absolutnie. Dla nich to nie jest tylko folklor. Im przecież naprawdę o coś chodzi. Oni o coś walczą. Bierzesz moją zapalniczkę, lewicowa? Il y a trop que baladait, tranquillement sans faire de mal. Je revenais d'un banquet, la violence n'était pas normale. En arrivant en place d'année, il y a des espèces de connards qui prétendent être autonomes alors que c'est qu'un cochard. Bijcie ich, a jak nie mają dosyć, to dobijcie. Skinheadzi, zawsze mamy rację. Nasze prawo to prawo silniejszego. Quand il y a un article sur les skins dans les journaux, c'est pour lire des saloperies. Les journalistes sont des gauchos. A idee skinów pan nie podziela? O, straciliśmy na to całe godziny. Trzeba by im dać jakąś definicję, co to są skiny. Sądzę, że oni sami dobrze tego nie wiedzą. Na przykład ty możesz dać definicję skina. Dla mnie być skinem to pewien sposób życia, sprawa ubioru, pewien look, zachowanie. Trzeba być przeciwko rządowi. Takie rzeczy jak problem bezrobocia też. Dla mnie to wszystko jest zgniłe. Politycy sobie tu w Belgii spacerują, a ja co? Ja jestem mały bezrobotny. Dlaczego według pani on został skinem? Bo nie miał się czym zająć. Zaczął wychodzić z domu, jeździć do miasta, spotykać się z innymi. I stało się. Największy problem to to, że on nic nie robi. Problemem prawdziwym jest brak pracy. Ja myślałam, że on w końcu pójdzie pracować i rozpocznie normalne życie. Ale on naprawdę nie nadaje się do biura. Wielu młodych fascynuje się reżimem hitlerowskim, bo dla nich to przywołuje przeszłość.
Pozytywne wartości, które dziś się zatarły, czyli partia, rodzina, praca, grupa, struktura, hierarchia, wszystkie te walory, które mniej lub bardziej dzisiaj zanikają. Ale pamiętajmy, że kiedy pojawili się punkowie, oni także nosili swastyki i mundury nazistowskie. Ale najczęściej chodzi tu o prowokacje. Ubiór i sposób zachowania niekoniecznie muszą oznaczać jakiekolwiek głębsze zaangażowanie. To jest miejsce, gdzie się spotykacie. Tak, od czasu do czasu. Co jest bazą waszego ruchu? Podstawą ruchu skinów jest rewolta. Tak, rewolta. Przeciwko czemu? No, to jest bunt. Z początku, w latach 60. to był ruch, który wziął swoje początki na Jamajce. Biali zaczęli się interesować tamtejszą muzyką. A pierwsi skini byli czarni. I trzeba to wiedzieć. Cały ruch natomiast stanowił reakcję na to, co dominowało w tym czasie w Anglii. Czyli duch psychodeliczny. Była to epoka hippie. Skinheadzi stanowili odreagowanie przeciwko tej modzie i nastrojom. Przyjęli look mniej więcej odwrotny, bez długich włosów, bojowy wygląd i strój. Co jest najważniejsze dla skina? To, co jest najważniejsze, co jest jego podstawą, to muzyka. Muzyka bez wątpienia, ale nie tylko ona. Muzyka to rodzaj ideologicznej lokomotywy, która pociągnie i przyciągnie młodych, lecz poza nieokreślonym wygłupem, chęcią młodzieżowej prowokacji i nieświadomością kryją się często prawdziwa nienawiść i gwałt. Co myślicie, panie, o ruchu skinów? Co o nich wiecie? Co słyszałyście o ruchu skinów? Że są bardzo agresywni, nie są w zgodzie z prawem, a na takiego zresztą wygląda pana kolega. Według wielu opinii bunt skinów stanowi proste przedłużenie tych wszystkich ruchów, które pół wieku temu pozwoliły objąć władzę w Niemczech Hitlerowi. Taka czujność jest zawsze uzasadniona, ale w tym przypadku obawy są chyba trochę na wyrost. Skinheadzi to ruch w sumie mikroskopijny i mimo wszystko folklorystyczny. To nie znaczy, że w Europie nie patrzy się im na ręce. Naszą jedyną ideą narodowy socjalizm. Ja chcę bronić Zachodu, a więc przyjmuję pewną poetykę, która jest biała. Bo ta poetyka powinna być biała dla białej rasy. Jestem narodowym socjalistą i nie boję się tego powiedzieć. Czy to jest Arab, który tutaj pracuje, który coś dobrze robi, tłucze kamienie, wszystko jedno, on jest jak koń. Jeśli już dalej nie służy, kula w łeb. Czy to jest dobry Arab? Zresztą dobrych Arabów nie ma. Ktokolwiek by to był, Murzyn, Żyd, ktokolwiek, nie ma żadnej różnicy. Oni są źli. Tutaj jest pełnia humanizmu i nie będziemy tego tolerować, bo pan X zintegruje się lub pan X nie zintegruje się. Ja wolę już Araba, który się nie integruje, który ma swoją kulturę, niż Araba, który próbuje kopiować naszą kulturę. To znaczy, że trzeba ich wszystkich zabić? Nie wszystkich zabić, ale trzeba, żeby wszyscy wrócili do siebie. To pierwsza rzecz. Dlatego, że nas chłoną, połkną? Nie, Marokańczycy na przykład nie. Marokańczyk jest prymitywny. On nie budzi strachu. Wie pan, są tutaj, pracują, jak nie będziemy ich potrzebowali lub zmieni się sytuacja w Europie, wrócą do siebie. Marokańczycy nie budzą strachu. Ci, których się obawiam, to żydostwo i masoneria. Dla mnie to oni są najbardziej niepokojący. Oni budzą strach, a nie Arabowie. Dla mnie jedyną religią jest narodowy socjalizm. To jest właśnie moja Biblia, Mein Kampf, która pomogła mi do tego dojść. Pewnego dnia Europa obudzi się i jednego dnia wszyscy będziemy Europejczykami. To jest prawdziwym niebezpieczeństwem dla Zachodu. Dla mnie to jest kapitalizm i żydostwo. Je me souviens du bon des temps.
Wszyscy Żydzi, wszyscy imigranci do obozów koncentracyjnych. Zjednoczymy się my, skinheadzi, by bronić nasze białe rasy. Biała rasa ponad wszystko. Oprócz skinów obnoszących się ze swoim nazizmem, istnieje również odłam czerwonych skinów, red skinhead. Stanowią zdecydowaną mniejszość. Na swojej kurtce mam czerwony trójkąt. Znaczy to, że jestem antyfaszystą. Skini z Rouen z Francji przyjechali do mnie i pytają, co to jest za trójkąt. Odpowiedziałem, to znaczy, że jestem antyfaszystą. I wszyscy skini zbaranieli. Wielu skinów z lewicy nie przyznaje się, że są skinami ze strachu przed pobiciem. Ja się wciąż czuję skinem, bo uważam, że należy postawić pytanie. Czy skin faszysta jest prawdziwym skinem? Jest jego karykaturą. Sposób ubierania się, zachowania jest do tego stopnia przesadzony, że można wątpić, czy jest nim nadal. Nie mógłby się inaczej nazywać? Bój to jest nasz ostatni. Ty jesteś czerwonym skinem? Nie, nie, jestem pankiem po prostu. O, mam wszędzie tu zaznaczone, kim jestem. Dawaj, kotku, duży plan. Jesteśmy pacyfistami. Większość nazistów, Le Pen i inni, którzy używają swastyki, pewnych słów i symboli, nawet nie wiedzą, jak działały komory gazowe, bo mówią, że o nich nie słyszeli. Dla mnie oni udają, że nas widzą, że reagują na nasz ruch, na czarnych i tak dalej. Więc rysują swastyki albo udają Ku Klux Klan i myślą, że w ten sposób załatwią sprawę, że nas kupią. Nie sądzicie, że ich poglądy są niebezpieczne? A no właśnie, zbyt niebezpieczne. Jeśli nie będziemy reagować, ci faceci będą coraz liczniejsi. Będą rosnąć w siłę, a my będziemy przegrani. Trzeba reagować już dzisiaj. Co myślicie o screwdrivers? To gówno, nienawidzę ich. Nie cierpię ich, to naziści. Ja ich znam. Mam na nieszczęście nawet ich płytę, którą chętnie sprzedam. Oni nie mają nic wspólnego ani z prawdziwym ruchem punków, ani skinów. To są tylko naziści, którzy popierają Narodowy Front w Anglii. Dlaczego muzyka jest tak ważna w waszym ruchu? Chodzi przede wszystkim o przyciągnięcie młodzieży, bo politycy nie zdołają ich przyciągnąć. Bo wielu ludzi uważa politykę za zupełny marazm, a wiele spraw rzeczywiście tak wygląda. Pójść na koncert, słuchać zespołu, z którym można się utożsamiać, to dużo bardziej zajmujące niż zebranie polityczne. Można w ten sposób dotrzeć do tych młodych ludzi. I kto wie, jeśli słuchają tekstu i w niego uwierzą, może zapiszą się do partii nacjonalistycznej w ich własnym kraju. Z tego będą tylko korzyści. Jak widzicie, nie wpuszczają nas na koncerty, bo jesteśmy skinami, bo jesteśmy rasistami. Bunkier 84 to grupa, której zabroniono występować z powodu szczerze przez nią głoszonego rasizmu. Leżo 88 podobnie. Mają zakaz występów na festiwalach ze względu na rasizm. Dlaczego oskarżać nas, skinheadów, o rasizm? W rzeczywistości nie jesteśmy w tym jedyni.
Zachód jest dla białej rasy. Chcemy, by rasy niższe, to znaczy Żydzi i Murzyni, byli na zawsze wykluczeni. W obronie Europy, skinheadzi, łączcie się. Siedziba partii Force Nouvelle w Brukseli, dawnego Frontu Młodości, zebrało się tu około 200 skinów z Belgii, z zagranicy. Był przewidziany koncert w klubie młodzieżowym z grupą Fate Action i zespołem angielskim Otwarcie Nazistowskim, który nie może publicznie występować w Wielkiej Brytanii. Koncert publiczny został odwołany. Force Nouvelle organizuje go w końcu nieoficjalnie. Dużo się mówi o wolności słowa, pod takim hasłem organizuje się ten koncert, ale jednocześnie organizatorzy odmawiają wstępu na salę ekipie filmowej. Co wybrałeś jako tatuaż? Francuską flagę. I lwa w środku. To ma swoją symbolikę? Flaga francuska to kraj, a płomień i lew to region. Jesteśmy dumni. Ja jestem dumny z tego, że jestem Francuzem. Tatuuję sobie flagę francuską, będę ją nosił na skórze do końca życia. Dla mnie jest to związane z protestem przeciwko imigracji, komunizmowi, narkotykom, homoseksualizmowi. Jesteście za porządkiem. Za nowym porządkiem. Co to znaczy nowy porządek? Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Wybierasz nowy tatuaż. Co to będzie tym razem? Krzyż celtycki. Na pewno krzyż celtycki. Dlaczego krzyż celtycki? Bo krzyż celtycki to symbol... Symbol Zachodu. No, to jest symbol oporu, to jest krzyż faszystowski. Jesteś faszystą? Tak. Nacjonalista, faszysta. Co to znaczy być faszystą? Ja nie lubię tych wszystkich przybłędów. Nie lubię Żydów, komuchów. Skinheadzi się biją, lubimy się bić. Lubimy piwo i seks. To się utrzyma? Ładne. Jako skin naprawdę nie znoszę Arabów. Naprawdę nie mogę na nich patrzeć. A ty nie jesteś Arabem. Nie, jestem Francuzem. Może nie mam odpowiedniego koloru, ale mam łeb. Jesteś zatem za władzą białych. Ja lubię Arabów. Mogę ich wybić do nogi. Z tym nie będzie żadnego problemu. A biłeś już ich? Nie wypowiem się na ten temat. Przedstawcie trochę bliżej wasze poglądy. O, poglądy? Tu nie chodzi o mnie. To dla Europy. Dla białej Europy, bez komunistów, Żydów, Arabów, czarnych. A on, ten obok ciebie? On nie jest Arabem. Są tacy Francuzi, którzy twierdzą, że komory gazowe nigdy nie istniały. Co wy o tym sądzicie? Sądzę, że jeśli były, to dobrze, że były. Bo to bardzo wydajny sposób. Wydajny, co ty rozumiesz? Wydajny. Thank you.
Policja mnie zabrała, rzuciła o ścianę, nabiłem sobie guzów, uderzyli mnie w kark, to niepoważne. Potem się upiłem. Jesteś chuliganem? Ja jestem w połowie, pół skin, pół chuligan. Co to znaczy być chuliganem? Chuligan to kibic jednej z ekip i wali tych, co popierają przeciwników. To jest prawdziwy men. Co to jest white power? Biała władza. Tak jak w południowej Afryce? Nie, lepiej, tam jest demokracja. A wy jesteście przeciwko demokracji? Tak, jesteśmy za totalitaryzmem. Jakiego rodzaju? No tym sprzed 40 lat. Czy można zdefiniować mentalność skina, jego stan ducha? O tak, z grubsza biorąc, to jest rewolta. To jest nienawiść. Nienawiść. Czy to nie jest przypadkiem ślepa nienawiść, bez celu? Czy macie propozycję zastąpienia obecnego społeczeństwa czymś innym? O nie, nie, nie ma nic takiego, nie ma takiego społeczeństwa. Mówię, co myślę. Można tylko rozmyślać o rewolucji, o jakiejś erze jutra, ale tu nie ma wyjścia. Świat jest, jaki jest. Ludzie są, jacy są. Nie możemy nic zmienić. Trzeba po prostu się z tym pogodzić. Trzeba sobie zdać sprawę, że ostatecznie organizacje takie jak nasza, albo Fort Nouvelle, albo politycy jak Jean-Marie Le Pen we Francji, otóż dla nich na pewno ci młodzi są idealnym materiałem. Można nimi manipulować, mieć na nich wpływ, umieścić w pierwszym szeregu manifestacji, żeby kogoś pobili z lewicy albo imigrantów. Są też agitatorzy, jak ja. Młodzi zapoznają się z nami, wyjaśniamy, że należymy do organizacji i czy interesuje ich wspólne działanie. Zaczynamy rozmawiać, stawiamy im piwo, a potem pytamy, czy chcą przyjść na nasze zebranie. Tak to wygląda. Nic nadzwyczajnego. To jest na porządku dziennym. Ja osobiście uważam, że jeśli organizacje jak nasza, czy inne ugrupowania ultraprawicy próbują rekrutować skinheadów, to tylko w jednym celu, żeby mieć dobre bojówki i nic ponadto. Te psy to oczywiście rasa flamandzka. Naturalnie. Ale według waszej nowej strategii nie jesteście już organizacją wyłącznie flamandzką. No, nie całkowicie flamandzką. Flamandzką tak, ale jest jeszcze pomoc. Ostatnio rozszerzamy kontakty, szukamy wszędzie partnerów. Rozmawiam też z Francuzami. Twierdzę, że sprawy różnic językowych to już zupełna przeszłość. Problem podziałów na tym tle wśród Europejczyków już nie istnieje. Jakie są najważniejsze, rzeczywiście najważniejsze problemy dla pana? To są imigranci. Jeśli wyślemy ich stąd, to tylko w Belgii zwolni się około 200 tysięcy miejsc pracy dla nas, Flamandów i reszty Belgów. W tej sprawie walczymy na niwie międzynarodowej. Macie kontakty z innymi organizacjami ultraprawicy w Europie? O tak. Zna pan dobrze Jana Stewarta? Nie widziałem go jeszcze osobiście, ale pisujemy do siebie od czasu do czasu. Ale on uważa się otwarcie za narodowego socjalistę. Ja uważam się za nacjonalistę flamandzkiego, ale jednocześnie jestem socjalistą i nacjonalistą europejskim. Jeśli mówimy narodowy socjalista, jeśli chcemy pracować dla swego narodu, to ja jestem narodowym socjalistą. Jestem rasistą w tym sensie, że kocham mój naród, który jest biały, więc moi przyjaciele też są biali. A jeśli imigranci nie zechcą wyjechać, czy jesteście gotowi zmusić ich przy użyciu siły? Tak, zawsze. W jaki sposób? Bijąc? To żaden wstyd. Poza tym, nie mogę się na ten temat wypowiadać tutaj, ale jesteśmy gotowi na wszystko. To znaczy na co? Wszystko to znaczy wszystko. Jest tyle przecież do zrobienia w tej chwili. A pamiętajmy, że w końcu to ja będę robił. Macie aktywistów gotowych zrobić rzeczywiście wszystko? Tak, mamy aktywistów gotowych na wszystko.
Rekrutujecie ostatnio sporo osób. Tak, rekrutujemy, to prawda. Tym także z Chinów. Także z Chinów. Manifestacja na rzecz przyznania praw wyborczych dla emigrantów. W pierwszej linii kontrmanifestacji skinheadzi. Ja znalazłem się na ulicy w wieku 17 lat. Mając 17 lat, zacząłem rzeczywiście przestawać ze skinami. To mi się podobało. Być trochę zbuntowanym. Robić trochę zamętu, krótkie włosy, wszędzie mącić. To było wtedy zabawne. Na szczęście to już przeszłość. Ale wtedy podobało mi się. Kilka lat temu pracowałem jako kurator młodzieżowy i poznałem wielu młodych ludzi z problemami. Młodych, zbuntowanych. Najpierw to byli rockersi, potem punki, potem skinheadzi. Nie byli naprawdę skomplikowani. Są młodzi o przekonaniach rasistowskich albo ideologii ultraprawicowej, a ci faceci, ci skinni byli jakby obok tego wszystkiego. To nie jest skomplikowane, gdy ktoś jest bez pracy, bez dochodu, bez mieszkania, bez niczego i bez niczyjej pomocy. To nie trudno mu wtedy wmówić, że to wszystko przez cudzoziemców, którzy są w naszym mieście. Łatwo ich przekonać, że to właśnie oni są odpowiedzialni za wszystko, winni wszystkiemu. Znaleźć tym pogubionym jakąś zorganizowaną strukturę. To idzie szybko i nie jest takie skomplikowane. I w ten właśnie sposób wydobyłeś się z tego? W zasadzie tak. To jest naprawdę, jak do tej pory, najlepsza obrona, jaką znalazłem. Po godzinie już nie można więcej. Pragnie się tylko spokoju, myśli się o czymś przyjemnym. To jest jakaś część przyczyny, że nie mam już ochoty się bić ani nic z tych rzeczy. Tutaj jest to trochę ograniczone, bo wewnątrz, na skałach, to dopiero jest genialnie. Zabiera młodzież na wspinaczki i czuję się w ten sposób bardziej potrzebny, niż gdy śpiewam. 9 dni później Karl zginął w wypadku podczas wspinaczki. To są po prostu faszyści. Robią zamieszanie. Szukają guza, na przykład w czasie meczów futbolowych. Krew i honor to hasła młodzieży hitlerowskiej. Krew to krew naszej rasy, naszego kraju. Honor to znaczy być dumnym z tego,
kim się jest. Stworzyliśmy organizację, w której mogą wypowiadać się grupy wyznające nacjonalizm i narodowy socjalizm. Wysyłamy w jednym rzucie 2000 ulotek, a zaczęliśmy dopiero 6 miesięcy temu. To nieźle i rozwijamy się cały czas. Czy tylko w Wielkiej Brytanii? Nie, wszędzie, w Europie, w Ameryce też się zaczyna. Następny numer wyślemy już w nakładzie 3000 egzemplarzy. I jeśli wziąć pod uwagę, że to jest czwarte wydanie, to zupełnie nieźle. W Belgii mamy Front Młodości. Wielu młodych przyjeżdża tutaj na wakacje, na koncert i zabierają gazetki do swojego kraju. Mamy dziewczynę, która organizuje to dla nas w Brukseli i zabiera za każdym razem 100 gazetek. Kiedy jadę do Brukseli, spotykam tam czasami działaczy nacjonalistycznych, Wernera, Wersteina, Erika Sol i także innych. Popijamy piwo i dyskutujemy. A jeśli oni chcą przyjechać tu do nas, my im tu pomagamy. A oni pomagają nam u siebie i na szczęście mogą nam tam organizować koncerty. A my organizujemy im sprawy tutaj. Nous avons un mot.